Razem dla Mazowsza. Jak poprawić jakość powietrza na Mazowszu? To bardzo trudne pytanie. Myślę, że może mieszkańcy chociażby stolicy Warszawy mogliby bardziej przerzucić się na jazdę komunikacją miejską. Zawsze by to w jakiś sposób, myślę, ograniczyło. Powinno się przesiąść na rower albo wybrać jednak komunikację miejską. Zdecydowanie nie palić. Wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę, jeśli chodzi o zmianę. Teraz ta fotowoltaika, mniej pieców, jakieś ogrzewania gazowe. Generalnie też postawić na energię odnawialną, czyli fotowoltaikę, farmy wiatrowe. Jak ocenia Pani edukację ekologiczną w szkole? Ona jest na stosunkowo niskim poziomie. Ja sama przyznam szczerze, że nie wiem za dużo o ekologii, ale to też dlatego, że po prostu gdzieś w szkole tego zabrakło. Jak ocenia Pan edukację ekologiczną w szkole? W porównaniu do tego, jak ja chodziłem do szkoły, to pewnie jest teraz zdecydowanie lepiej, bo to jest temat, o którym się coraz więcej mówi. Na pewno jest w szkołach teraz edukacja ekologiczna, ale jest też wszędzie, w internecie, w przeróżnych blogach, portalach. Pan Leszek Drogosz, dyrektor z Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy. Witam serdecznie, panie dyrektorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ostatnio mówiliśmy o edukacji, mówimy o tym, w jaki sposób Warszawa chce poprawić jakość powietrza, ile jest tych działań. Mówiliśmy właśnie o edukacji, mówiliśmy także o monitoringu jakości powietrza. Wspomnieliśmy o likwidacji kopciuchów. To teraz może troszeczkę tak wyzwaniowo i przyszłościowo będziemy mówić o inwestycjach. Tak, więc jeśli chodzi o inwestycje, to można powiedzieć, że tutaj w tym obszarze jest szereg takich istotnych elementów, które są do zrealizowania. I to jest kwestia tego, że po pierwsze cały czas rozbudowujemy warszawski transport publiczny, który zarówno daje nam tą ofertę związaną z metrem, jak i nowe linie tramwajowe, jak właśnie ta wymiana taboru autobusowego, który coraz częściej jest transportem opartym o silnik elektryczny, mamy też sporo autobusów hybrydowych w flotach warszawskich, mamy autobusy z napędem na skroplony gaz ziemny bądź też na sprężony gaz ziemny, więc jest już, można powiedzieć, tutaj sporo takich pozytywnych przykładów i one będą się rozwijać. Gdzieś tam patrząc dalej w przyszłość, pewnie na przykład będzie coraz więcej autobusów z napędem wodorowym. To jest jakby jedna sfera tych inwestycji, druga sfera to jest chociażby to, że w Warszawie dzisiaj trwa intensywna budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów, który będzie wreszcie wykorzystywał energię, która tkwi w odpadach. Oczywiście to nie jest jedyne rozwiązanie i może nawet nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Ale trzeba od czegoś zacząć, tak? Ale trzeba od czegoś zacząć. I na pewno będzie to wpływało też pozytywnie na kwestię ceny, którą trzeba będzie płacić za zagospodarowanie odpadów. I to jest jakby też ta sfera, że to ciepło i energia elektryczna, które będą powstawały w takim zakładzie, będą trafiały do sieci, więc to będzie również jakby przejaw tego, że będziemy mieli bardziej ekologiczny prąd w miastach i bardziej ekologiczne ciepło w naszych kaloryferach. To są te elementy. No i jest bardzo duża sfera takich zadań inwestycyjnych, które się wiążą z kwestiami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu. Bardzo ciekawy temat, tak. Musimy nadążać za tymi wszystkimi problemami, które są wywoływane przez szybko zmieniające się warunki klimatyczne i to jest sprawa bardzo, bardzo istotna, która prowadzi do tego, że w najbliższym czasie będziemy musieli w krótkim momencie doprowadzić do tego, że trzeba będzie lepiej gospodarować wodami deszczowymi. To jest absolutnie niezbędna kwestia, która wymaga dużych inwestycji. Te inwestycje będą mogły być również dofinansowane ze środków unijnych, więc to też jest istotne, że będzie to jeszcze taki okres, w którym może trochę wsparcia unijnego na retencję wody deszczowej, na dobre pomysły związane z takie drobne, rozproszone inwestycje, no prawie że można powiedzieć lokalnym retencjonowaniem wód, powinny być połączone również z większymi obiektami, z większymi urządzeniami, które należy modernizować, przebudowywać. I są po prostu ogromne środki finansowe, które trzeba wydatkować na to wszystko, ale to jest po prostu niezbędne, bo to się dzieje, kiedy zdarzają się intensywne opady deszczu i jak ta dotychczasowa, tradycyjna struktura czy infrastruktura służąca odprowadzaniu wód deszczowych
no już dzisiaj nie jest wystarczająca dla sprawnego zarządzania tym wszystkim, a z drugiej strony ta woda, która spada z nieba, no jest zasobem i należałoby ją w maksymalnym stopniu wykorzystać, zagospodarować i nie tylko odprowadzić ją do najbliższego jakiegoś odbiornika, takiego jak chociażby Wisła. Więc to tu jest wiele elementów inwestycyjnych. Niektóre są takie, można powiedzieć, które są już w tej chwili w dużym stopniu zaawansowania. Na przykład budujemy cały system retencji, który jest związany z działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tutaj to przedsiębiorstwo prowadzi szereg inwestycji o takim charakterze. To jest jedna sfera. Druga sfera, jeśli chodzi o inwestycje, myślę, że my coraz częściej będziemy inwestorem również, albo jedna z instytucji miejskich będzie inwestorem w dziedzinie rozbudowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Mhm. Tutaj to jest bardzo ważna sfera i no, bez wątpienia Warszawa może być również producentem energii tej właśnie odnawialnej, zarówno właśnie ze źródeł fotowoltaicznych, jak też i ze źródeł takich jak przetwarzanie odpadów, biogaz i produkcję z tego energii czy paliwa. Szereg, powiedzmy, tego typu rozwiązań, myślę, że tutaj w najbliższym czasie będzie powstawało wiele megawatów, instalacji o wielu megawatach mocy, jeśli chodzi właśnie o produkcję energii odnawialnej. To jest jakby, no, można powiedzieć, przyszłość prawdopodobnie każdego większego miasta w Polsce, że też będzie uczestniczyła w tym procesie produkcji energii, zarządzania energią. Do tego oczywiście będą potrzebne właśnie inwestycje realizowane przez miasto bądź miejskie jednostki. Przypomnijmy, że Warszawa, tak jak pan dyrektor wspomniał, stale rozwija ofertę transportu publicznego i to jest, drodzy państwo, nie tylko planowanie i rozbudowa kolejnych linii metra, bo na to oczywiście czekamy, tak, czy torowisk pod linie tramwajowe, ale również, tak jak pan dyrektor wspomniał, inwestycje w nisko i zeroemisyjne pojazdy. Panie dyrektorze, i jeszcze kolejny bardzo ważny temat, prawda, transport kolejowy. Tak, no więc jeśli chodzi o Warszawę, to my oczywiście jakby koncentrujemy się na tej sferze, w której to my jakby zarządzamy naszą szybką koleją miejską i tutaj cały czas jakby staramy się, żeby ona była jak najbardziej użyteczna dla mieszkańców i żeby i regularność i częstotliwość funkcjonowania tych urządzeń była, ale trzeba powiedzieć, no, że Warszawa jest ważnym węzłem komunikacyjnym generalnie, prawda? I, tak. I również jeśli centrum chodzi o... Centrum Polski, no tak, serce Polski, jakby tak nie patrząc. Jeśli chodzi o transport kolejowy, myślę, że on nawet w tym momencie jakby w świadomości przynajmniej użytkowników trochę zyskuje, bo jednak jest większa szansa na to, żeby się przemieścić transportem kolejowym dzisiaj gdzieś na powiedzmy jakieś krótsze odległości nawet w podróżach zagranicznych niż jeśli chodzi o transport lotniczy, ponieważ jakby jest większa pewność, że tam, gdzie dotrzemy koleją, na przykład nie zmienią się gwałtownie jakieś warunki dotyczące na przykład zagrożeń wynikających z pandemii czy innych problemów. Więc tak widać to po reakcjach jakby na transport, że ta kolej jest jakby odczytywana jako taki środek transportu, który jest bardziej przewidywalny. I myślę, że to jest jakby ważne, żeby ten system transportu kolejowego miał szansę na wsparcie, na to, żeby on stawał się jakby częścią europejskiego systemu komunikacji i żeby oczywiście ta kolej mogła przyspieszać, bo bardzo istotnym elementem jest przede wszystkim w poruszaniu się w transporcie jest kwestia, ile czasu potrzebujemy na przemieszczenie się z punktu A do punktu B. I tutaj, jeśli połączenie z Berlinem na przykład stałoby się dużo szybsze, czy z innymi ważnymi stolicami europejskimi, to by to bardzo nam pomogło. A już nie mówiąc o tym, że generalnie Europa jest tutaj trochę, można powiedzieć, mało zintegrowana pod tym względem, bo na przykład nie ma porządnego, bezpośredniego połączenia pomiędzy na przykład Berlinem a Paryżem, co też jest dziwne. Więc myślę, że to jest tylko, nie tylko kwestia z perspektywy Polski, ale z perspektywy Europy, żeby ten transport kolejowy
naprawdę wziąć pod lupę i zacząć go przekształcać w nowoczesny środek transportu, którym szybko i sprawnie będziemy mogli się przemieszczać. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pan Leszek Drogosz, dyrektor z Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.